Światowe Dni Młodzieży odbywają się u nas w Białej Podlaskiej w dniach 20-25 lipca 2016 roku. Przyjeżdżają do nas młodzi z różnych kontynentów świata. Młodzież, która przyjeżdża do nas, jest zaproszona do rodzin. Będą mieszkali w domu u naszych parafian w Białej Podlaskiej, Janowie, Terespolu, w tych dekanatach, które sąsiadują przy Białej Podlaskiej. Dlatego chcemy zaprosić wszystkie rodziny do tego, żeby włączyli się w to wielkie dzieło, wydarzenie, bo to jest promocja dla naszego miasta, na cały świat. To już większej reklamy już nie będziemy mieli. Właśnie ta reklama dla nas jest takim priorytetem do tego, żeby młodzi ludzie, kiedy przyjadą, tak jak mówił papież Franciszek, do tańca i do rańca, żeby byli i żeby za każdym razem pokazali siebie jako właśnie tych, którzy przyjmując młodzi młodych, będą zawsze dawali taką perspektywę nadziei, takiego spojrzenia na swoje życie, że ja jestem właśnie kimś takim wyjątkowym, szczególnym, że jestem dla drugiego człowieka, a także otworzy to też horyzonty dla naszej młodzieży. Kiedy poznają się z tymi ludźmi, też będą mogli wyjechać za granicę do nich. Główne uroczystości, które będą po przyjeździe do Białej Podlaskiej, będą od 26 do 31 włącznie. Tam już będą się odbywały główne juwenalia, które będą się łączyły wszystkich ludzi przy papieżu. My mamy co pokazać światu, my mamy czym się podzielić, my mamy piękną kulturę. To wszystko chcemy pokazać tej młodzieży. Te Światowe Dni ciągle się rozwijały i one nabrały, potem ksiądz Andrzej Dziekan powie, i one nabrały takiego charakteru już bardzo bogatego. My chcemy podzielić się tym, co mamy, naszą kulturą, naszą historią. I teraz to jest zadanie dla nas, jak to zrobić przez te 5 dni? Wiemy, że już zadeklarowanych mamy 750 osób do Białej Podlaskiej na ten nasz rejon. A do rejonu wchodzą właśnie Terespol, Janów, Leśna Podlaska, Łomazy. Tutaj wszyscy, którzy gromadzą się, będą też posiadali tych ludzi, którzy przyjadą do nas i będą ich gościli w swoich domach. Przede wszystkim głównym zadaniem wszystkich liderów Światowych Dni Młodzieży, ponieważ nie jestem jedyny na nasz rejon, jest zebranie sztabu organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, głównie ludzi młodych, którzy obejmą rolę wolontariuszy. Zostaną oni przyporządkowani do poszczególnych sekcji, między innymi sekcji artystycznych, które oprawiają właśnie w formacie artystycznym cykl spotkań comiesięcznych, przygotowujących nas do lipcowego spotkania w naszym mieście. Jest również sekcja terenowa, która jest odpowiedzialna za zbudowanie odpowiedniej strategii poruszania się przez 5 dni stacjonowania tych gości w naszym mieście. Dziękujemy serdecznie, że w to się bardzo włącza miasto. Tak jak wszystkie miasta, bo nasze serce bardzo się włączyły. I jak słyszymy, wszystkie miasta się włączają, wszystkie samorządy. Dla samorządów to jest też promocja. Kolejna inicjatywa to jest, jak Państwo wiecie, aplikacja mobilna, którą mamy, i strona Urzędu Miasta, na której już jest zakładka Światowe Dni Młodzieży. W aplikacji mobilnej chcemy ją umieścić i chcemy zmienić też język, aby dodać język angielski, tak aby osoby, które będą przyjeżdżały do nas z zewnątrz, mogły bezpośrednio ściągnąć ją sobie na smartfon. Najważniejsze punkty programu to są takie w diecezji. Ksiądz Wojciech Hackiewicz, który odpowiada u nas za całą diecezję, właśnie zorganizował takie bardzo duże eventy, które będą gromadziły około 20 tysięcy ludzi. Przewidujemy na tą chwilę około 20 tysięcy ludzi i to będzie w czwartek 21, kiedy młodzież przyjeżdża 20 do nas w środę, rozlokują się, idą do domu, do parafii swoich i tam będą u tych ludzi nocowali, otrzymają kolację od życzliwych naszych parafian, do których z uśmiechem zwracamy się, żeby pomogli i przyjęli ich do siebie, do domów. I tego 21 właśnie my po południu udajemy się do Siedlec i tam będzie zjazd wszystkich z całej diecezji.